Witam Was serdecznie w programie. Obiecywałam Wam gości, więc goście są. Dzisiaj moim gościem jest Marta Kuczma. Dzień dobry. Właścicielka Grzymalinki i szefowa kuchni. I przedstawi Wam, co dzisiaj będziemy dla Was pysznego gotować. Dzisiaj przygotujemy krem z karczochów, który tak naprawdę jest dla nas tylko pretekstem do tego, żeby użyć w nim jako dodatku pewnego popularnego pasztetu, który jest przysmakiem wszystkich kucharzy, którzy na co dzień gotując dania ze skomplikowanymi francuskimi nazwami, wracają do domu i zawsze jedzą kanapkę z tym pasztetem, przynajmniej my tak z Natalką mamy, więc dzisiejszy krem z karczochów dopełniany pielmieni, smażonymi pielmieni, nadziewanymi tymże pasztetem, jest takim naszym małym hołdem oddanym temu właśnie posiłkowi, który jest naszym odwiecznym elementem dnia. Na początku przygotujemy sobie pielmieni, do których potrzebujemy jedną całą puszkę znanego nam pasztetu, mąka pszenna, mąka krupczatka, olej, ciepła woda, sól, pieprz, ogórek kiszony, biała cebula. Marta, od czego zaczynamy? Zaczniemy od przygotowania sobie ciasta, ugotujemy sobie pierożki, wtedy będziemy mogli zająć się zupą, zupa będzie się gotowała, wstawimy sobie też wodę na pierożki, później je osuszymy i osmażymy na głębokim oleju, więc wszystko będzie miało swoją kolejność i odpowiedni czas. Świetnie, organizujemy sobie czas i od czego zaczynamy robić ciasto? I tu się zaczynają schody, bo zawsze robię to ciasto na oko. Jak już wspominałam, do ciasta potrzebna jest krupczatka, mąka pszenna, ciepła woda, sól i olej, nic więcej. Aczkolwiek zaraz postaram się przybliżyć jakieś proporcje. Zaraz wytłumaczymy, jakie to ciasto ma mieć konsystencję i mniej więcej ile kto czego powinien sypać. Myślę, że chodziło. Większość z nas robi potrawy na tak zwane oko, ale wtedy wychodzą najlepiej. Bo nie ma co się spinać w kuchni, prawda? No to prawda, aczkolwiek kucharzowi wypadałoby znać receptury. Dobrze, przygotujmy sobie z takiej ilości, no myślę, że to jest szklanka, czyli około 250 gramów mąki, nie więcej. Nie mamy co tego tak dużo robić, robimy małą porcję zupy. Sypiemy sobie sól. Z soli myślę, że... Przepraszam, ja takich sprzętów u nas pani wszystko rękami robimy. Soli myślę, że tak łyżeczka jest pełna. Na taką ilość mąki, czyli powiedzmy załóżmy 250 gramów, damy z dwie łyżeczki oleju, nie więcej. To sobie gdzieś tam rozprowadzimy, wiadomo, że to jeszcze nic nam się z tego nie zrobi, ale żeby to systematycznie mieszać, żeby i sól się rozeszła równomiernie, jak i trochę olej się nawilżyło w oleju. I teraz dolejemy sobie wody. Lepiej dolewać ją 100 tysięcy razy, ale małymi ilościami i złapać sobie odpowiednią konsystencję, niż wyrzucić cały sort ciasta i zmarnować sobie produkty. Jak ktoś raz spróbował sobie wlać całą szklankę wody do ciasta, to chyba już zapamięta. No, to na pewno. Z ciastem, jak już wygląda to mniej więcej w ten sposób, jeżeli będziemy dodawać któregokolwiek z płynów, oleju czy wody, jednak lepiej pracować wodą, to już tak naprawdę odrobinkę, bo tutaj jest różnica tam 3-4 kropelek i może nam się sprawa troszeczkę utrudnić. I co wtedy się stanie? No na przykład nalejemy sobie za dużo tej wody, bo ono już się powoli łapie w jakąś tam bryłkę, powiedzmy, no jeszcze nie do końca, ale jednak. No i jak zalejemy za dużo wody, no to możemy się podratować mąką, ale wtedy będziemy się bawić w kotka i myszkę substancjami i sobie zrobimy plastelinkę koniec końców. Mam podnieść troszkę za Ciebie? Nie, no spoko, teraz już tak głupio Cię poprosić, bo wiesz, że... Nie ma sprawy, to podnieść. A masz, kobietę. Daj. Sobie. O, ja od razu rozpierdzielę zrobiłam, standardowo. Teraz rozwałkujesz ciasto, tak? Na pielmieni. Aha. Jakie ono musi być? Musi być takie cieniutkie, jak na pierożki? Cieniutkie. Znaczy musi być cieńsze niż pierożki, no bo pielmieni są mniej więcej takiej wielkości, no a pierożki zdecydowanie większe, więc przy tak malutkich pierożkach jakaś tam grubość zbytnia ciasta będzie wyczuwalna. Czyli wycinamy je od kieliszka.
Marta, powiedz, a skąd u Ciebie zakiełkowała ta myśl o założeniu własnej restauracji? Ja już się wkurzyłam. Na co? Na to, że cała kultura, przynajmniej nie wiem, dolnośląskiego, Wrocław, powiedz, z tego słynie, jest najbardziej przykrym przypadkiem z dużych miast. W sensie cały klimat, kultura pracy w kuchni polega na dwustronnym, nie wiem jak to ładnie nazwać, po prostu upokarzaniu się nawzajem, agresji, udowadnianiu sobie, że nikt niczego nie potrafi, a nie cieszeniu się z tego, że współtworzy się coś wartościowego i im bardziej się człowiek zaangażuje, bądź nie wiem, dobrej energii z siebie da, tym więcej wyciągnie. No, że coś tam uważałam, że coś tam potrafię, no, że wiele rzeczy się jestem w stanie nauczyć, no to wolałam zaryzykować i też frustracja. Pracowanie z takim, no, kiedy praca ma być przyjemnością, jest to dla mnie ważne, znaczy czym żyję. Jest, no, obecnie jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą w moim życiu. No, fajnie, żebym tam szła z uśmiechem na twarzy, czy dzień wcześniej pracowałam 14 godzin, czy nie. Skoro pracuje się po 12-14 godzin z jednymi ludźmi, fajnie, żeby to byli fajni ludzie. Oczywiście. I żeby była fajna atmosfera, żeby chodziło się tam z przyjemnością, bo spędzamy tam więcej czasu niż w domu. No zdecydowanie, a jeżeli się samemu, nie wiem, nie da przykładu, o to nie zadba, nie pokaże ludziom, że można, to ludzie w to nie uwierzą, ponieważ jest jak jest. A bardzo wierzę w to, że mimo, że jest to bardzo trudne, ale potrzeba do tego inteligentnych ludzi, że praca z ludźmi, praca w ogóle taka z sercem, ale nie, że tylko się człowiek poświęca, ale po prostu jest dla innych dobry i chce z nimi stworzyć w jakiś sposób rodzinę, oczywiście w nie aż taki namolny, ale w ten fajny sposób. No, jeżeli się natrafi na inteligentnych ludzi, popłaci, to będzie naprawdę, nie będzie się rozbijało życia na pracę i na po pracy, tylko na dwa fajne życia, więc czemu nie? Co robimy dalej? Dalej musimy sobie wykroić małe kółeczka, które będziemy później łączyć. Używamy do tego kieliszka do wódki, tradycyjnie. Ciasto może tak, może pokażę, jakie ładne i cieniutkie jest, jakie być powinno. No i no, lecimy z tematem, więc to tutaj będzie. Co teraz będziemy robić? Będziemy nadziewać te pierożki piękne tym nadzieniem z naszego ulubionego pasztetu, tak? Otóż to. Na początek musimy sobie wykroić takie płaty z tego paszteciku. Później pokroimy sobie drobną góreczkę, położymy na wykrojone kawałki paszteciku. Wsążnie posolimy pieprzem, brawo. Popieprzymy świeżo mielonym pieprzem i będziemy je układać, wycinać sobie mniejsze krążki niż te, układać i kleić pilnie. Pięknie, to zaczynajmy. I takie grubości będą ekstra, bo jak położymy sobie na to ciasto, jest cienkie, to będzie czuć przede wszystkim farsz, a nie ciasto. Na czas przyrządzania farszu warto sobie przykryć ciasto do pierogów, ponieważ nam zeschnie. I będzie się źle kleić? Mhm. Skroimy je sobie w ten sposób. Wyciągamy sobie z nich miąższ, ponieważ on nam puści wodę i może rozwalić pierożki. Ciasto nam się rozklei, prawda? Mhm. Dobra, najlepiej naszykować sobie taki tylko. Czyli przez maszynkę, jak ktoś ma taką do krojenia, do sałatek jarzynowych, średnio ją możemy przepuścić, ponieważ... No jeżeli sobie wcześniej przygotujemy te ogórki, no to czemu nie, ale no jak dla mnie idealnym, jeżeli sobie już usuniemy miąższ z takiego mniejszego ogóreczka, jeszcze musimy to sobie przekroić na dwa i wtedy mamy taką drobnicę, że aż miło. Co robimy dalej? Teraz wycinamy, tak? No musimy wyciąć kółeczka, dopasowaliśmy sobie wcześniej, że będą nam akurat pasowały z tej formy, z tego jiggera, żeby wypełnić ciasto i zostawić miejsce na ranty. Ha, no śmieszne. Dla pewności sobie leciutko potraktujemy ranty wodą. Bo chwilkę to, mimo że pod przykryciem to czekało, żeby się łatwiej kleiło,
Zdecydowanie lepiej to zrobić, zanim nałożymy farsz. Ale też nie za dużo, żeby zaraz nie przykleiły nam się do stolnicy i no, tak naprawdę to zostaną. Ten górny dalej tak bardziej sobie rozwałkowujemy, żeby nam przykrył ten pasztecik, prawda? Tak, żeby móc sobie później spokojnie to złączyć, tylko myślę, że lepiej będzie najpierw dać pieprz. Tam stoi. I ogóreczki. Powolutku zaczynamy kleić. Jak tylko widzimy, że jakiś ogóreczek nam się tu się plącze, lepiej go od razu wyrzucić, bo później przy gotowaniu pierożek nam się rozklei. No jakiś ładniejszy napis, bo ten jest taki nie wiem. Czekaj, tu się przyklepie, tu się poszprejuje, prawda? Jest piękny. No właśnie nie. Gdzie mam się patrzeć? Tu. Okej. Okay. Bo on robi szczegół, a on ogół. Ogół. No, z tym święcie. Już. Witam Was serdecznie w dzisiejszym programie. Dzisiejszym moim... Jeszcze raz. Dzień dobry, nazywam się Marta Kuczma. Dzisiaj będziemy gotować krem z karczochów, do którego dodamy... musimy sobie stopować. Spokojnie. Buzik. Jak może to? Dobra, już.